Proszę wszystkich obecnych, aby uczczono śmierć gorliwych kapłanów i wielkich patriotów, księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca, powstaniem i minutą milczenia. Skład Solidarności przy okrągłym stole musi być wydatnie wzmocniony. Nie zasiada tutaj reprezentacja całej Solidarności. A to jest rzecz bardzo istotna, bo niezależnie od tego, że rozmaici krytycy to gadają, że lewica dogadała się z lewicą, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była tu cała Solidarność, bo w tym jest nasza siła. Teraz poza tą salą pozostaje nurt jeden i drugi Solidarności. Pozostają ludzie, którzy przy głosowaniu jako kandydaci do Komisji Krajowej otrzymali najwięcej głosów. Pozostają rozmaite czynniki, które można nazwać Solidarnością niegrzeczną. I że była trudna sytuacja w 1988 roku, i wtedy co się okazało, że kto może dopomóc do wygaszenia tych strajków? Przy całym moim szacunku dla przewodniczącego Miodowicza muszę potwierdzić to, co wtedy mówiłem. Wygasić strajki może Lech Wałęsa. I to była prawda 1988 roku. Żeby przeprowadzić rozmaite zmiany w Polsce, my musimy mieć spokój. A na to, żeby mieć spokój, to nie możemy dopuścić do dalszych zaburzeń takich, które były w roku 1988. I w tym zakresie zasadniczym czynnikiem, który może dopomóc władzy państwowej, jest solidarność. Ale solidarność w całości. Grzeczna i niegrzeczna. Dziwię się, że tu nie ma Romaszewskiego, że tu nie ma Jana Olszewskiego. Dziwię się, te rzeczy powinny być uzupełnione. Tylko czynniki solidarności i jej przewodniczący mógł przyczynić się do zasadniczego rozwiązania konfliktów społecznych w 1988 roku. I pamiętać trzeba, że zadania, które stoją przed nami, mogą być trudniejsze od tym, które zostały rozwiązane. Proszę Państwa, zagadnienie naszego honoru narodowego, żeby wreszcie wyjaśnić sprawę Katynia, Ostaszkowa i Starobielska. Bo od dziesiątków lat się mówi, że Stalin popełnił niezliczone zbrodnie w stosunku do narodu rosyjskiego, ale nie popełnił żadnych zbrodni w stosunku do narodu polskiego. I dlatego się utrąca nawet te rzeczy, które w imię przyjaźni między naszymi narodami. Ja w tej chwili mówię w imieniu przyjaźni pomiędzy narodem polskim i rosyjskim. Druga rzecz, proszę Państwa, to jest kwestia wyborów. Jeżeli się mówi w tej chwili, przyjmuje się, że 40% posłów, członków parlamentu ma być bezpartyjnych i ma być wybranych w swobodnych wyborach, a 60% utrzymuje się dla stronnictw stanowiących kierownictwo polityczne dla stabilizacji niezbędnej ustroju w naszych politycznych warunkach, to niech to będą uczciwe wybory. 26 miesięcy jeszcze nie ma, jak ja po raz pierwszy wypowiedziałem publicznie na Radzie Konsultacyjnej słowo Solidarność, czego przede mną nie powiedziała 15 mówców i ludzie się złapali za głowę, że ja jestem szalony. Tak samo jak uważali, że jestem szalony, kiedy otwarcie i bezpośrednio poruszam sprawę Katynia. Jak oczywiste stały się rzeczy, które były jeszcze niewiele miesięcy temu kategorycznie zaprzeczane, to człowiek jednak odczuwa takie dziwne wrażenie. Dziwne cuda, dziwne rzeczy, uszy słyszą, rozum przeczy. Zasadniczym zadaniem naszych obrad jest zbliżenie pomiędzy władzą państwową a społeczeństwem. Jako przedstawiciele opozycji musimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy całością opozycji polskiej,
i nie mamy mandatu udzielonego nam przez cały naród. Nakłada to w toku obrad szczególny obowiązek ostrożności na obie strony, a na stronę naszą ostrożności zwłaszcza w zakresie tego, na co się dobrowolnie zgadzamy. Z naszej strony nie możemy też dążyć do monopolu opozycji, zwłaszcza, że monopol opozycji i opozycja koncesjonowana przez państwo stać się może łatwo w oczach społeczeństwa częścią etablishmentu, co nie byłoby bynajmniej korzystne dla władzy państwowej, a dla nas byłoby klęską ideową. My, jako strona opozycyjna, bierzemy tu na siebie bardzo wielkie zobowiązanie wobec narodu, albowiem akceptujemy po raz pierwszy pewien stan rzeczy. Nie akceptowaliśmy nigdy wyborów, które były dotychczas. Teraz akceptujemy i musimy pamiętać, jak oceni to społeczeństwo. Chodzi o to, żeby społeczeństwo polskie uwierzyło, że coś się pod tym względem zasadniczo zmienia. Wybory przeprowadzone w takim czasie i w takiej formie, jakie jest projektowane, zostaną ocenione przez społeczeństwo jako jeszcze jedno oszustwo w stosunku do narodu polskiego. A zależy nam na tym wszystkim, po którejkolwiek stronie stołu siedzimy, aby to było przyjęte przez społeczeństwo pozytywnie. Pomyślmy o tym, aby ten okrągły stół nie stał się stołem zmarnowanych możliwości.